sobie na chiński nowy rok zobaczyć smoka. Tam tutaj tak po drodze coś takiego. Ładna willa, nie? Taka willa. Tu widać, że stare jakieś. Widać, że stare to, ale tamto ładne takie. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. O, tu taki sklep. O, to taka widla, widzicie, ze starociami. Starocie, fajne. No, może nie starocie, tylko wyglądała jak starocie. Idziemy zobaczyć taniec smoka na chiński nowy rok. Królika chyba. Ja jestem szczur. A my jedziemy zobaczyć królika. Zobaczcie na te chmury. Te. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale... Teraz nie, trochę takie jak na lato, nie? Lato burze są, jak latem są burze, to takie chmury. Fajne. Dojechaliśmy. Zaraz zobaczymy, co oni tu sprawdzają. Dla tych kody są, że sprawdzają torebki, ale już nie sprawdzają kodów QR. Także jak ktoś chce przyjechać, to w dużych marketach i w sklepach nie sprawdzają kodów QR, tak jak kiedyś to miało miejsce. I tutaj na lotnisku sprawdzają torby, żebyś bomby nie wniósł. Widzicie, gościu przede mną. Przechodzisz przez bramkę, bierzesz torbę. No, idziemy szukać smoka. No, w maskach trzeba chodzić, tylko w maskach trzeba chodzić, ale też już nie wszędzie. Już nie gonią. Kiedyś gonili, żeby w maskach. Teraz już za bardzo nie gonią nawet w maskach. Jak nie wejdziesz, to... Znaczy wejdziesz i ściągniesz, to już nie krzyczą. Kiedyś to za mną biegali jacyś tam i... Maskę, gościu, maskę, załóż maskę. O, idziemy zobaczyć do góry, tam jest chiński nowy rok. O trzeciej ma smok tańczyć. Zobaczymy, jak... Czy wejdzie, czy będzie smok tańczyć. Tak się wygląda jak opera, nie? A u góry siedzą na lożach. O, wjeżdżamy tutaj, o. I to wygląda jak po chińsku. Czerwony kolor szczęścia. Czerwone dywany. Chyba za muzykę mnie nie ścigną. Sprzedają perfumy, zrobili takie chińskie miasteczko szczęścia. O, nawet słońce się przebija. Chcemy zobaczyć, co to jest. Oczywiście perfumy, szczęścia, z losami. A to wygląda, widzicie? To. Już tu kiedyś byliśmy, jak była inna. Ale ten kolor jest fajny, taki krwisty, czerwony. Pełno ludzi sobie odpoczywa. Zobaczymy, gdzie ten smok ma być. O! Zadarłem. O! Patrzcie, jaki będzie koncert. Tu panie tu grają. Ja myślałem, że to muzyka z tego. Tutaj macie chińską muzykę ludową. Może by pójść wyżej trochę, żeby zobaczyć. A jakieś pani z łokcia powalnąłem. To po tych będzie niby skakał ten smok. Wszyscy tak u góry są. Chyba pójdziemy do góry zobaczyć. Macie. Panie sobie ładnie grają, a my idziemy do góry zobaczyć. Ludzie, dzieci. No to niedziela dzisiaj. W niedzielę to mają tak jakby dzień, weekend wolny mają.
Nie wszyscy, ale... Nie wszyscy, ale jedziemy patrzeć do góry. Tam sobie zajmiemy miejsce, bo tam nie byśmy... ma tańczyć tutaj. Fajnie to wygląda. Jest to Chinese food? A nie ma, same... Same tylko te... Znaleźliśmy takie miejsce pod reflektorami. Tam będzie ten smog, będzie tu łaził. Gdzie po tych stopniach będzie łaził smog. My sobie będziemy go oglądali. Orkiestra przygrywa. Przybywa, orkiestra gra. Czekamy na smoka. O, parę białych widziałem. Wyglądają jak Włosi. Gdzie tam idą? Wyglądają na Włochów. Mają takie wielkie kinole. Takie kulfoniaste kinole jak Włosi. Idzie smok. Idzie? Idzie szedł chyba przez wszystkie piętra. Oho, ho. Tu wam pokażę tak, bo smok jeszcze tam jest u góry. A tu wam pokażę do ludzi wymieszanych. To są Chińczycy. Chińska rasa wymieszana z indonezyjską. Odróżnicie kogoś? Bo ja już się nauczyłem, ja już odróżniam. Odróżnię Chinkę, Japonkę, Japończyka, Chińczyka. Odróżnię od Indonezyjczyka. Patrzcie ile ludzi. Tam jest u góry. Tam obchodzą Nowy Rok. Twarze są podobne, ale jednak te rysy twarzy jest insza. Japończycy są bardziej biali, na przykład. No, ale to trochę minęło, zanim zacząłem ich odróżniać. Wcześniej dla mnie wszyscy byli tacy sami. O, tam idzie. Ale będzie hałas zaraz. Tu się pojawił. Godzinę czasu ten smok tu idzie. Widzicie? To jego świta. Jego śnieżynki. Smok i śnieżynki. Zaraz będzie bardzo głośno. O, patrzcie. Chodzi po całym tym pawilonie handlowym. Chodzi smok. Sobie patrzę z nudów i zobaczcie co wypatrzyłem tam w tym sklepie. Co to jest? Harley? Widać jakieś kółko koła od motoru. By było się wybrać i zobaczyć co to jest, nie? Bo po smoku, jak nie zapomnę to się tam wybiorę. Jakiś kotrościuk jest. Co to za sklep? Taki dziwny ten sklep, ale pójdę zobaczyć co to jest, jak nie zapomnę. Przypomnijcie mi później. Coś tu przyszło, ale to nie smok. Smok Baltazar. Smok Baltazar przyjdzie za chwilę.
ale już coś chłopaki tutaj kombinują. O, lampiony się zapaliły, tak mi się wydaje, że się nie paliły wcześniej. Tak mi się wydaje. Nie zwróciłem uwagi. Ludzi się nazbierało. Klip-klapy oczywiście. Dobra, czekamy na smoka. Godzinę. A oto i smok. Zaraz będzie głośno bardzo. Widzicie? Smoki przyszły. Nie wiem kto to Zorro. Widziałem, tam była na dnie taka, ta wstążka była na dnie i on to tam wyciągnął. Magik połknął balon i musiał wyjść. No. Gościu chyba przeciera szlak. Thank you.
na dole są kliny. Tam na dole są kliny i oni te kliny tam podbijają, podbijają, żeby wyrównać i żeby się nie ruszało. O, widzicie co znalazłem? Żeby nie spać. Ciekawego, nie? O, pierwszy skok. Chłopaki to zdolniachy są. Aż trzy smoki tu leżą. No. Ubrali smoka.